strony Maneczko, z tej strony Pluszewy Kaktus. Dzisiaj kolejny odcinek z Astronira. Już drugi pod rząd, widzicie. Jeden magazyn zrobiłem w przerwie, jeden magazyn, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć magazynów mam. I tu jeszcze będzie dwa razy więcej tego. Odblokowałam tą platformę i zaraz wam powiem jak. Tylko najpierw przejdziemy do tego, co nowego odblokowałam. Odblokowałam kwarc. Kwarc mam nawet dużo. Odblokowałem coś o nazwie Amon. Również odblokowałem sfaleryt oraz grafit. I to jest to wszystko, co odblokowałem. Do tego dorobiłem komorę badawczą, w której się bada różne takie kulki. I te kulki, jak się je bada, dostaje się bajty. A za pomocą bajtów, jeśli otworzymy plecaczek i na to klikniemy, możemy tworzyć różne przedmioty, znaczy odblokowywać. Na przykład możemy ogniwa zasilające, mały słoneczny. Mały słoneczny służy do tego, że kładzie to się tutaj, na górę plecaka, tutaj. I właśnie tam się, jak to się położy, to możemy używać jakby energii, co ci produkuje, bo ta oto tuba służyła energię, więc to ci daje na przykład energię. A też, jeśli przewidziemy dwa dalej, jest to znaczy duża platforma A, duża platforma B, duża platforma C. Chciałbym bardzo mieć dużą platformę C, tylko że niestety nie mam jeszcze żelaza, bo ceramiczny, nie, ceramicznego też nie mam, kurde. Jest też duża platforma w kształcie T. I też tutaj odblokowywuje się, gdzieś tutaj, na ostatnim odblokowywuje się coś, dzięki czemu możemy polecieć na następną planetę. Nazywa się to Mały Prom. My go mamy nieodblokowanego. Go się tworzy z dwóch aluminium. Tego się tworzy ze stopa aluminium i ceramicznego. To jest do tego jest potrzebna wypalarka, żeby zrobić stop aluminium. Aluminium, jeśli chodzi o to aluminium, my raczej będziemy robić średni prom, ponieważ chcę zabrać jak najwięcej rzeczy na następną planetę. Dobra, a my dzisiaj mamy wyprawę zrobić tam. W tamtą stronę. Kurna, nawet nie mogę zaznaczyć w tamtą stronę. Ale jeszcze chcę wam pokazać moją jaskinię, którą przed chwilą właśnie odkryłem. Poza nagrywaniem, tu sobie tak zjedziemy. Tutaj jest jedna ruda, nie pamiętam jak ona się nazywała, nie chcę mi się jej kopać, bo mam jej bardzo dużo. Stlarefyt chyba. I tutaj, jeśli zejdziemy sobie, to tak. Śliznę się troszkę, albo się nie śliznę. Są te krzaki dają mi złożonego. Znaczy nie złożonego, tylko jak widzicie, zaraz będę miał organicznego. Organiczny mi to daje. A i tutaj odblokowałem nową rzecz o nazwie kwarc. To jest właśnie kwarc i to właśnie jest kwarc. Wydobywujemy sobie to jeszcze. Przepraszam, że aż tak się mylę. O kurde, widzowie, duszę się powoli. Patrzcie, ile mam tlenu, duszę się, fuck. Ale na szczęście dojdę do tego łącznika. Wyprodukujemy te dwa pręty, co mamy tam, w tamtą stronę, żebyśmy mieli w ogóle też oświetlenie, bo jakbyście nie wiedzieli, te pręty tlenowe dają nam oświetlenie. Będziemy produkować, na początku myślałam, że to jest hydrazyna, ale to na szczęście to niestety nie jest hydrazyna. Bo jak byłaby to hydrazyna, wystarczy, żebyśmy znaleźli aluminium. W ogóle muszę zobaczyć, czy na tej planecie można znaleźć aluminium, bo jak nie, to jak my polecimy na następną planetę? Powiedzcie mi. Bo to będzie nierealne polecieć na następną planetę, jeśli nie będziemy mieli aluminium, bo potrzebne jest nam naprawdę dużo aluminium. Dwa aluminium, z czego ja chcę, potrzebne mi są trzy, znaczy dwa chyba, z dwóch się robi chyba stop aluminium, nie wiem dokładnie, widzowie. Co to za dziura jest? Ja pierniczę, widzowie. Widzicie to? Dobra, ja nie będę was tutaj zmuszać do oglądania, jak kopię, więc się widzimy, jak już wykopię tego naprawdę, naprawdę dużo. Tutaj już, jak widzicie, produkuję małe magazyny, znaczy średnie, żebyśmy mogli tam do kopalni pójść, żebyśmy powykopali. A potem, jak to pokopię, pokażę wam, ile właśnie zdobyłem tego i będziemy lecieć w góry. Widzowie, widzicie? Mi się wydaje, że to jest hydrazyna tam na samym dole. Pokazuje mi się, znaczy cały czas kwarcu, bo jestem przy kwarcu, ale wydaje mi się, że to jest hydrazyna, więc my tam sobie zejdziemy, zrobimy jakiś tunel gdzieś tam, żebyśmy zeszli i zobaczymy, czy to jest hydrazyna. Jak to jest hydrazyna, to bardzo dobrze, albo jak będzie to aluminium, to jest bardzo dobrze, ponieważ będziemy mogli zrobić sobie statek powietrzny. No. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam to gładko i szybko.
Widzowie, jak widzicie, zamiast hydrazyny, której raczej nie było, no to pewnie to widziałem, albo nie wiem. Wiem, że odkryłem jakieś inne rzeczy poza hydrazyną, zaraz się tam przejdziemy. Albo nawet widzę hydrazyny, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Na pewno odkryłem przedmiot do zbadania, to sobie go od razu weźmiemy, bo zawsze bajty nam się przydadzą. Przynajmniej sobie jakieś fajne rzeczy zrobimy, albo odblokujemy ten średni prom. Dobra, to my się widzimy już jak będę tam na górze. Jak widać, jest tego bardzo dużo. I z czego jeszcze jak se zobaczymy, to tego jest jeszcze więcej, więc naprawdę tego złoża jest ogrom, po prostu ogrom. A my teraz przejdziemy się tam na sam dół zobaczyć, co tam jest, bo naprawdę wygląda fajnie. Widać, że to jest jakaś, co to jest? Pomoc zbadawcza EXO. Okej. Przyda nam się. Tylko, że jak tu doprowadzić prąd? Co to jest za złoże? Co to jest? Aha, weźmy to, zbierzmy. Jak w ogóle to wygląda? Te takie kolorowe. Laleryt. Dziwna nazwa, okej. Ale sobie pozbieramy go, bo może się nam przydać. Chyba coś tam widziałam z tym surowcem do zrobienia. Ale wygląda epicko, więc dlatego go zbieram, bo wygląda epicko. Dużo go tu na pewno jest, będę musiał tu raczej przyjść czymś jeszcze. W ogóle ja nie mam, jeśli chodzi o miedź, to ja, mi miedzi nie starcza na, po prostu na nasze, na nasze potrzeby, żeby chować te różne składniki. W ogóle patrzcie, ile tego się nam tu wysypało. Aż 3 larylytu. Musimy pójść sobie to, to raczej widzimy się na samej górze, jak już wszystko zmontuję i jak zrobię nowy ten magazyn. Okej, damy sobie następny przedmiot do badań. Widzicie, widzowie, mówiłem, że mam wam pokazać cały magazyn, a magazyn wygląda właśnie w obecnym stanie, wygląda tak. Jest tu porozpierdzielane, potrzebne mi jest jeszcze ta, co jest w piwnicy, ale też chcę włożyć te, co mam jeszcze na plecaku, więc to, co teraz się właśnie drukuje, włożę te takie, widzowie, te, no te, których mam rzadko, te takie niebiesko, jakieś tam niebiesko, jasno niebiesko. Dobra, dziwnie to naprawdę brzmi, jasno, dziwnie, dobra. Najważniejsze, że jest. Dobra. Wkładamy sobie. No okej, widzowie. Nadszedł ten czas, kiedy idziemy w góry. Więc ruszamy z naszą piękną akcją. Będziemy sobie podłączać łączenie i w ogóle zobaczymy, co to jest w ogóle, czemu mi się to nie podłącza? Pytanko numer 1. I co my tu mamy? Jak się nazywa? Próbka badawcza, a no tak, próbki badawcze mamy, dają mi bajty, za które potem możemy odblokowywać, co ja już mówiłem, różne itemki, na przykład mod wzmocnienia też jest fajnym, fajnym itemkiem. Co to jest? Co to jest, widzowie? Organiczny, czyli nam niepotrzebny składnik na razie, na razie. Próbki jakieś badawcze mamy, fajnie. Widzowie, widzicie, wyprawa miała być w góry, no i będzie. No ale od razu musiałam się cofnąć, ponieważ zdobyłem 2 grafitu, czyli już razem mamy 4 grafitu, no i nie mam gdzie tego wkładać powoli, więc właśnie teraz ruszam po miedzi, żeby ją wykopać i widzimy się już, jak będę miał naprawdę bardzo dużo miejsca, nawet wezmę sobie jeden z miedzią chyba, ale albo i nie, nie wiem jeszcze, no to zobaczymy. A ja, widzowie, już jestem przygotowany, mam bardzo dużo prętów i mam troszeczkę miejsca w ekwipunku. Grafitu na razie nie zbieramy, ponieważ ja chcę się udać po inne rzeczy. Ciekawy jestem, co możemy znaleźć. I chcę zobaczyć jeszcze, czy ta platforma jest dobra, czy zła. Jak jest dobra, to ja sobie ją wezmę, ale to już później, jak będę wracać. Jaka to jest platforma? To jest dobra platforma, czyli sobie ją potem weźmiemy. Ale na początku pójdziemy w góry. Lecimy na najwyższy szczyt. Tu trzeba połączyć pręt. Okej, i możemy iść dalej. Okej.
Trudne kaniony tu mamy. Jak mamy to przejść? Powiedzcie mi. Musimy pokopać chyba. Znaczy, nie musimy kopać, ale ja chcę pokopać, żeby było łatwiej. Już jakieś próbki badawcze zbieramy, coraz więcej ich. Fajna muzyka się nawet włączyła na wyprawę. To mi się podoba. Taka muzyka na wyprawę jest w miarę niebez. Tu sobie jeszcze raz kopiemy. Widzimy się, jak coś ciekawego znajdę. Widzowie, jak widzicie, jesteśmy w bardzo wysokim punkcie, chyba najwyższym nawet. I ja chcę zejść tu na dół, ponieważ bardzo fajnie wygląda to miejsce tu, więc dlatego tutaj właśnie schodzimy i widzimy się na dole. Chyba, że coś złego się wydarzy, to wtedy to się zauważymy, wtedy, kiedy się coś złego zauważy. Widzowie, znalazłem rozbitą rakietę i patrzcie, co tu jest. Plecak. Jak byłyby jakieś itemki, mógłbym je zamienić do swojego plecaka. Ale z tego powodu, że nie ma, to nie mogę zamienić. Jestem w takim miejscu. Moja baza jest gdzieś tam. On, tam na pewno kiedy tam kierują te moje przewody, które tutaj są. Zrobimy taką małą drogę tu mini, to niech sobie zniknie. No i tak jest, no jak coś ciekawego trafię, no to znowu włączę nagrywanie. Uwaga widzowie! Patrzcie, co to jest! Kurna, to jest po prostu kurde kanion. W tym odcinku nie będziemy go eksplorować, ale w następnych odcinkach owszem. A patrzcie, co jest przed nami. Jakaś stacja kosmiczna, z której startowaliśmy? Na taką wygląda, no widzicie, no pamiętacie to w pierwszym odcinku, czy nie? Bardzo dziwnie wygląda, zaraz ją całkiem odkopiemy. Co my tu mamy? A tu jest zejście do kanionu, dobra, żebyśmy nie wpadli tam tylko. Szkło! Jest tu szkło! Mem! Ja tu trzeba odkopać tą całą bazę, bo mogą być jakieś składniki fajne. O, mamy tytan, to sobie zaraz nadajnik postawimy, że tu jest coś ciekawego. Okej. Okay. Mamy aluminium, już widzę. Ładnie. To jest kawałek stacji kosmicznej. Widać. I co my tu mamy? Mamy tutaj... O Boże, nic nie widać. Malachit sobie weźmiemy. Kwarc. Miedź sobie weźmiemy. Kwarc weźmiemy sobie na razie za to, bo ja zaraz, ja tutaj ten nadajnik sobie zrobimy w plecaku. Naprawdę nie wiedziałem, że takie coś mi się trafi. Robimy nadajnik i kładziemy go tutaj. Ciekawe, czy... O, odzyskuję... Teraz chciałbym go wywalić. Wywalmy go gdzieś tu. Bo to są ciekawe rzeczy. Albo wiem. Tu ja tu widziałam szkło, że coś tu, że to jest szkło. Jest szkło. Kurde, ty, to są epickie rzeczy, z czego tu jest jeszcze druga kopuła taka. Co my tu mamy? Szkło i ceramiczny! Super! Bierzemy ceramiczny. Weźmiemy sobie jeszcze raz szkło, bo tu nam się zmieści. I to jest chyba wszystko z tego, co tutaj w ogóle jest na tym statku. A tam jest żywica, która mi się nie przydaje na razie. Tu będzie coś, czy nie będzie? Tu mamy tylko ten normalny zasób. Okej, okay, ładnie, ładnie. Okej, okay, naprawdę jestem pod wrażeniem, że takie coś jest w takim miejscu. To nie wygląda na coś takiego, żeby to były takie aż takie bogate rzeczy. Kurna, muszę teraz się cofnąć, żeby w ogóle przejść. Widzowie, zmieniłem kolor nadajnika na fioletowy. Kurde, jeszcze raz. Zmienić kolor i na fioletowy. I ja ten nadajnik rzucę obok tego kanionu. Podejdźmy do kanionu i go rzućmy, żebyśmy wiedzieli, że w tym miejscu jest kanion. Połóżmy go tu. I teraz już będziemy z daleka wiedzieć, że tu jest w tym miejscu kanion. Ten kanion będzie oczywiście eksplorowany w kolejnych odcinkach. To na pewno, ale my jeszcze przejdziemy się kawałek, no i będziemy to kończyć. Nagrywam. Widzowie, mam łazik. Znalazłem łazik. To jest resztka, kurde, niestety to są resztki. To też są resztki, ale na następnym mamy ogniwa zasilające. W
fajnie byłoby je wziąć, tylko za co? Co mi się tutaj totalnie nie przyda. No możemy wywalić żywicę, bo żywicy mało na razie, no jest mi potrzebna, no ale na eksploracji muszę eksplorować i nowe rzeczy zdobywać. Mamy generator, on generuje nam prąd, znaczy energię, bo to w tej grze się nazywa energia, nie prąd, dobrze. Tutaj widziałem jeszcze jakieś takie fajne do pozbierania, to sobie zbierzemy, w ogóle zobaczymy ile mam teraz bajtów, jestem ciekawy. Podepnę się tylko do tlenu i zobaczymy. Bajtów mamy teraz, widzowie, kuźwa. Bajtów mamy 4000, what? O, to dużo, ekstra duży magazyn. Fajnie, że jest magazyn, tylko żelazo mi się przydało. Lądowisko, ja mam chyba lądowisko, ale na razie mi lądowisko nie potrzebne. A jak to będzie mi potrzebne, to będziemy tam lądować helikopterem. A na horyzoncie kolejny łazik. Ja mam szczęście coś do tych łazików. Kurde, znowu mi się nie trafiło. Naprawdę? Ogniwa zasilające znowu? A no tak, bo poprzez ogniwa zasilające możemy jechać właśnie bezpiecznie łazikiem. Widać, że właśnie ktoś tutaj był. Oczywiście naprawdę prawdziwy gracz tu nie był, tylko to był taki jakby wygenerowany, ale taka właśnie historia może być, bo fajnie brzmi. Mam mało kabli zasilających i to mnie niepokoi, że będę musiał się wrócić. Czy tam widać moją bazę, naprawdę? What? Czyżby to naprawdę była moja baza? I czyżby naprawdę mi się skończył złożony? Boże! No i teraz jak ja mam wrócić, powiecie mi? Bo ja sobie nie powiem. Dobra, widzimy się, jak już będę miał troszeczkę złożonego. O, widzowie, już widzicie? Tutaj ten znacznik to właśnie jest ten nadajnik, który tam postawiłem, więc tak mówię wam, żebyście wiedzieli po prostu. Widzowie, mamy nowy materiał glina. To jak to się nazywa? Co tu było przed tym napisane? Materiał ceramiczny, tak. I tą glinę można przerobić na ceramiczny chyba, więc my sobie weźmiemy troszeczkę tej gliny. Już wiem nawet za co. Więc szybko zbierzemy jeszcze troszeczkę tego. Halo, glina! Jesteś tu? No, jest. No co? Jeszcze? Naprawdę? Aż takie zapotrzebowanie ma ten nasz kopacz, żeby tyle mieć tego. Łącze mamy tu. I teraz wiem, za co weźmiemy sobie glinę, która leży tam na podłodze. Otwieramy sobie widzowy plecak i wywalamy nasiona. To nasiona nam nie będzie tak, aż tak bardzo potrzebne jak glina. Po pierwsze mam blisko, bo widzicie tam bazę już. Jak jest dalej niż tak zwykle, jak mi się skończył prety, no to po prostu w tym odcinku nie dojdziemy. W tym odcinku tutaj zostaniemy, no i na następnych odcinkach będziemy kontynuować. Ale te odcinki będę nagrywać dopiero już następnego, bo teraz coś będziemy robić. Więc wiecie. Więc odcinki za jakiś czas będę kontynuować. Co, to jest moja baza? Chyba nie. Na 100% to nie jest moja baza. Bo to nie wygląda jak moja baza. Nie. Tak, to jest moja baza, widzowie. Moja baza, do której właśnie teraz zachodzimy. Widzicie to teraz. I widzowie, w tym odcineczku zrobiliśmy przepiękne kółko, bardzo długie, ponieważ przez same góry i je otoczyliśmy. Naprawdę kółko było długie, wy to w filmie widzieliśmy może 5 minut, a ja u mnie trwało naprawdę bardzo długo. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zapraszam na następne, które już się pojawi jutro z Astronira raczej. Bo taki mam pomysł, żeby jutro się pojawił Astronira odcineczek oczywiście, bo Astronira najlepsza gra na świecie. To już chyba powinien każdy wiedzieć. Po moich emocjach, które w tą grę gram, naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, jak gram w tą grę. I się po prostu cieszę. Ustabilizujemy sobie tą platformę i będziemy to kończyć. Podepniemy to sobie. No tutaj podepnij to, Max. Max. No. Włożymy to. I się z wami żegnam. Widzowie, i teraz podsumowanie naszej misji. Z naszej misji udało nam się wynieść nasiono skorponcza, dwa nawet, jedną glinę,
jeden ceramiczny, jeden malachit oraz jedną miedź i ogniwa zasilające, do którymi ogniwami zasilającymi będziemy mogli sobie grać i jeździć naszymi pojazdami. Włożymy wszystko, żeby leżało bezpiecznie. Ogniwo zasilające tutaj podłączymy, żeby się podładowało. Miejmy nadzieję, że ono się ładuje. A nie, to jest jednorazowa. Więc położymy glinę. Bum. Oraz zasiejemy nasze kwiatki tutaj. Jeden. I drugi. A może troszeczkę dalej, bo ja nie chcę tutaj rozkopywać tak blisko moich drutów. I naciskam przytrzymaj za posać. I przytrzymaj posać. No, dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Bardzo Was lubię, że mnie lajkujecie, że mnie subujecie. No, ale naprawdę, zostawcie lajka, naprawdę, bo warto. I zostawcie subskrypcję, bo bardzo Was proszę. Bo chcę dobić szybko 100 subskrypcji. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa. Na ra.